Bądź mną, Anon, level 15. Żyjesz w mieście zwanym Zielona Góra, ale dzisiaj nie zła imba się tu wydarzyła. Myślałeś, że znowu posiedzisz sobie w piwnicy. Miałeś nawet w planach ostry fapik pod koleżankę z klasy. Ale dzwoni do ciebie kuzynka z bojowym zadaniem. Ty, Anon, kup mi wodę i przynieś tylko szybko. Jebana, kurwa, sama by mogła se kupić. No cóż, zakładasz swoje już w połowie rozjebane buty, wychodzisz z piwnicy i kierujesz się do żabki niedaleko szkoły kuzynki. Wchodzisz, Dzień dobry. Kasjerka nawet nie zauważyła, robiła sobie zdjęcie w robocie. Robisz szybki obchód po żabce. Zapomniałeś, że zostawiłeś portfel w domu. No kurwa, nieźle. Ale na szczęście rozwój technologiczny skoczył do przodu i możesz teraz zapłacić wirtualnymi punktami. Sprawdzasz aplikację że K z podkreśleniem na app w tytule. Zajebiście masz tysiąc żabców. Bierzesz hotdoga classic. Jesteś pojebany, więc bierzesz sos musztardowy. No dobra, bierzesz wodę i ciśniesz pod szkołę kuzynki. Akurat lekcja. Spoko. Wchodząc do środka, zdarzasz się z biegnącą dziewczyną. Nie mówisz jej nic. Chyba jej się spieszyło. Siadasz pod klasą i czekasz na dzwonek, przeglądając memy o papieżu. Gdy wyczekiwany dzwonek zadzwonił, dajesz wodę kuzynce i już się kierujesz do wyjścia. Ale czekaj. Co kurwa, jak Usłyszałeś krzyki. Wszyscy uciekają. Na korytarzu prawie pustki. O kurwa, papież odwiedził szkołę? Przyglądasz się ostatniej biegnącej grupie. Za nimi zapierdala z dwoma nożami ta pojebuska, z którą się zderzyłeś wchodząc do szkoły. Nie wiesz co robić. Zachować się jak bohater i próbować ją powstrzymać? Ostatecznie zachowujesz się jak pizda i uciekasz do klasy. Nauczycielka zamyka drzwi. Pojebuska napierdala w te drzwi nożem. Wydziera się, że to koniec dla wszystkich. Jebana, oglądała pewnie lśnienie. Chuj. Z kilkoma chłopakami z tej klasy barkodujecie drzwi. Siedzicie tutaj. Czekacie. Mija ładne pół godziny. Pojebuska od dawno nie uderzała w drzwi. Z pizdy stajesz się bohaterem i postanawiasz sprawdzić, co się dzieje. Dojadłeś hot-doga już dawna, a sos musztardowy źle ci zrobił, więc musisz też uwolnić żółtego zbrodniarza. Wychodzisz z klasy i postanawiasz zrobić obchód po szkole. Może ją zabrali, a my nie widzieliśmy? Idealnie trafiasz na moment, w którym Pojebuska próbuje się dostać do klasy. No, ale zaraz. Dostaje solidnego szota z krzesła szkolnego. Pojebuska się wypierdala na ziemię i ucieka. Wbiegasz do klasy, z której dostała szota. O mały włos, sam nie dostałeś podobnego. W klasie obu z tych, którzy przetrwali, opowiadają ci o tym, że pojebuska już się chwaliła na stapie, że wszystko to skończy. Dowiadujesz się, że jej kill streak jest równy 3. W sensie, nie zabiła nikogo, ale dwie dziewczyny dostały kosy w plecy, jedna ma u rozcięty. O chuj Jednak nie jesteś w symulacji, w której mieli sprawdzić jaką pizdą jesteś. Gdy zapytałeś się, czy ktoś wezwał policję, powiedzieli, że nie, bo w szkole nie można używać telefonów. Jebany system edukacji. Postanawiasz jebać zasady i wyciągasz telefon. Ludzie z obozu patrzą na ciebie jak nowy na bawce. Nauczycielka ma pianę w gębie i już chce ci stawiać uwagę i zajebać telefon. Ale pokazujesz jej swoją legitymację. Nie jesteś stąd. No cóż. Obyłkowo wpisujesz 2131 z nadzieją, że dodzwonisz się do papieża, ale rozłączasz się od razu, bo wiesz, że byłoby jeszcze gorzej. Dzwonisz na policję i nakreślasz sprawę od początku. Pozostaje czekać. Minęło ładne pół godziny. Standardy polskiej służby policji. No dobra, przyjeżdża jeden radiowóz. chyba jeden radiowóz i żadnej karetki. Powiedziałeś im o pojebusce z dwoma nożami. Wspomniałeś o trzech, może więcej ofiarach, ale chuj, przysłali jeden radiowóz. Zajebiście, dwóch policjantów wybija do szkoły. Na oko 57-letni Miras, który ma brzuch większy niż rozmiar twojego folderu z memami. No i wychudzony na oko 39-letni Janusz, wązuje bany z sosem z hot -doga. Po dość długiej konfrontacji z Pojebuską zwołali posiłki. Obezwładnili nożowniczkę. Karetka zabrała trzy dziewczyny. Dzięki Bogu przeżyją. Ty wychodzisz ze szkoły i jako anonimowy bohater wracasz do domu. Obóz z klasy, w której Pojebuska dostała sam obiecał, że nie upubliczni danych o tobie i historii. Już zawsze będziesz żył jako Anon-bohater, który przetrwał atak nożowniczki.